Witajcie, z tej strony ja, Miner. Jesteśmy na mapie. Na mapie Kasara. Mapa Dagon. Tak samo co ktywę ma coś Dagon. Jest to fajne, ale nie można grać prawidłowo. Aby na pewno masz tutaj. Jednak kliknij ponownie guzik. Pamiętaj, różnie o wgraniu realnego tekstu paka dołączonego do mapy. Będzie trochę lagować. O kurde, co to kurde jest? O kurde jest! Renderowanie dziś. Mapka jest adaptacją opowiadania HP Nowy Crafta oraz Dobra, nieważne. Ciekawe, czy będzie się dalej logować, czy nie. Kurde, wydaje, że nie. O, jesteś. Te słowa przepełnione trwogą. Jako, że nim nastanie wieczór, nie będzie mi już dłużej. Bez grosza przy duszy i skończącym się zapasem narkotyku. Jedno źródło mówi, nie jestem już w stanie znosić tych męczarni. Rzucę się z okna mojego poddasza na tę plugawą ulicę. Nie zakładajcie, że skoro stałem się niewolnikiem morfiny, jestem słabouszem czy degeneratem. Być może czytając te pospiesznie spisane strony domyślicie się, choć nigdy nie będzie wam dane w pełni zrozumieć, dlaczego pragnę zapomnienia lub śmierci. Płynęliśmy wówczas przez najbardziej otwarty i najmniej uczęszczany obszar Wielkiego Pacyfiku. Pogoda nam dorównywała. Wszystko szło zgodnie z planem. Zobaczmy sobie, co to jest. Jesteśmy na statku. Mewy, to co, fajnie. O! Mamy gdzieś wejście. Dobra, nie ma ważne. Nie idziemy tu nic. Niestety statek, na którym służyłem jako nadzorca ładunku, upadł ofiarą niemieckiego korsarza. Tam kurde jest. Wow. Widzieliście to? Dobra. Było to niedługo po wybuchu Wielkiej Wojny. Jeszcze zanim oceaniczne siły Hunów uległy całkowitemu zwyrodnieniu. To też nasz statek wzięto za należny łup. Natomiast nas, załogę, potraktowano z wielkim szacunkiem i uprzejmością należną morskim jedzą.
O, nie muszę czytać na czacie nic. Nasi porywacze dali nam tyle swobody, że 5 dni po schwytaniu udało mi się uciec samotnie w niewielkiej łodzi ze sporym zapasem wody i żywności. Ciekawe coś. Dryfując pośród fal, jako wolny człowiek, zorientowałem się, że mam w najlepszym wypadku mętne pojęcie o swym położeniu. Nie będąc wprawnym nawigatorem, mogę zaledwie zgadywać, kierując się pozycją słońca i gwiazd, że znalazłem się na południe od równika. Długość geograficzna, na której się znalazłem, była dla mnie tajemnicą, a spośród fal nie wyłaniały się żadne wyspy ani wybrzeża. Przez niezliczone dni dryfowałem bez celu pod bezchmurnym niebem i palącym słońcem, wyglądając statku przyjaznego rozbitkowi lądu. Lecz moim oczom nie ukazał się ni statek, ni brzeg. I wpatrując się w samotnie falujący bezmiar niezmąconego błękitu, począłem rozpaczać nad swym losem. Wow. Zmiana nastąpiła, gdy spałem. Nigdy nie będzie mi dane poznać jej pełnego przebiegu, jako że mój sen był głęboki, choć pełen niespokoju i dręczony koszmarami. O kurde. Gdy wreszcie się zbudziłem, odkryłem, że częściowo pochłonęło mnie rozciągające się faliście po widnokrąg piekielne czarne grzęzowisko. Unieruchamiając także leżącą nieopodal łódź. Choć mogłoby się wydawać, że pierwszym uczuciem, jakie wywołało we mnie tak niezwykłe i niespodziewane przeobrażenie się otoczenia, powinno być zdumienie. W istocie byłem bardziej przerażony, gdyż powietrze i gnijąca gleba skrywały w sobie jakąś niewysławialną złowieszczość, która przeszywała mnie do szpiku kości. Graficzne. Niekończąca się równina paskudnego mułu cuchnęła odorem rozkładających się ryb i innych trudniejszych do opisania stworzeń, których ścierłem wyściolna była okolica. Być może nie powinienem się łudzić, że uda mi się przekazać w prostych słowach nieopisywalną ohydę, którą może być przesiąknięta absolutna cisza i jałowy bezmiar. Kasar, rób więcej takich mapek z tym narratorem, bo jak nagrywam twoje mapki, to raz nie daję rady rozczytać w ogóle. No. Wiesz, o co chodzi teraz. Proszę o więcej takich mapek z narratorem, tylko takie normalne. Czasami horrorowe możesz robić, tylko że no. Jeżeli będę to nagrywał, to raz ci ten znasz jak to oceniam. Teraz to. W zasięgu słuchu i wzroku nie miałem nic, prócz czarnego śluzu. Jednak ten wszechogarniający bezruch w połączeniu z jednostajnością krajobrazu przepełnił mnie obezwładniającą trwogą. Dobra. Aha, nie wiem. Co teraz robić? Patrz, w niej sobie nic nie robi. O, tu jest, dobra. Niebo, na którym płonęło słońce, zdawało się być niemal czarne w swoim bezchmurnym okrucieństwie, jak gdyby odzwierciedlając atramentowe grzęzowisko pod moimi stopami. Jest statek.
Gdy wczołgałem się do nieuruchomionej łodzi, uznałem, że tylko jedna teoria może wyjaśnić moje położenie. W wyniku jakiegoś bezprecedensowego wypiętrzenia wulkanicznego, część oceanicznego dna musiała zostać wyrzucona na powierzchnię, odsłaniając regiony skrywane przez niezliczone miliony lat pod niepoznanymi wodnymi odmętami. Rozciągający się przede mną ląd był tak rozległy, że jakkolwiek wytężałem słuch, nie zdołałem usłyszeć nawet najdrobniejszego szmeru wezbranego oceanu. Nie zaobserwowałem też, by jakiekolwiek ptactwo morskie żerowało na wszechobecnej tu padlinie. Całkiem. Znajdując schronienie w znikomym cieniu przewróconej na bok łodzi, oddałem się wielogodzinnym rozmyślaniom, podczas gdy słońce przesuwało się po nieboskłonie. Z czasem grunt stał się coraz mniej lepki i uznałem, że niebawem będzie wystarczająco suchy, abym mógł kontynuować podróż. Aż mam kasią skórkę. Tej nocy spałem niewiele, a następnego dnia przygotowałem torbę z prowiantem i wodą z zamiarem przemierzenia lądu w poszukiwaniu zaginionego morza i potencjalnego ratunku. Trzeciego poranka grunt był już wystarczająco suchy i mogłem poruszać się po nim z łatwością. Mogę się ruszyć. Muszę mieć ze sobą plecak, zanim gdziekolwiek wyruszę. Wiszący w powietrzu rybi odór niejednego doprowadziłby do szaleństwa. Jednak, mając na głowie znacznie poważniejsze sprawy, nie zaprzątałem sobie jej tą drobną niedogodnością i pełen zapału ruszyłem w kierunku nieznanego celu. Jest księżyc, to jest plus, a słońce... Ach! To jest kurde. Co to było? Przez cały dzień podążałem wytrwale na zachód, kierując się w stronę odległego wzniesienia, piętrzącego się wysoko nad falistymi wydmami. To jest ok. Ryb. Ej, ty ciągle... No i słońce, co on w ogóle, kurde... A, to utro, kurde. O, to, dobra. Powiem i też. Jak Milton mówił. Milton mówił, że jest tutaj, ta starożytność, która ludzie na siebie agresywnie się zaczęli atakować. To jest chyba prawie to samo, tylko że... wody. Jaskini. Roku. Wygląda. Dobra. Aha! Aha, to się zawala. Cóż, wygląda na to, że muszę znaleźć inną drogę wyjścia. No, wygląda na to... Hmm.
Jedyne źródło światła wydobywa się z tej górnej szczeliny. Gdybym znalazł sposób, aby się do niej wdrapać, byłbym w stanie się stąd wydostać. Muszę się tu rozejrzeć. Gdybym znalazł coś ostrego, mógłbym uciąć naderwany maszt, powodując jego upadek. Promienie słońca zazwyczaj nie dosięgają głęboko w wodnych jaskiniach. Nic dziwnego, że pełna to wody. Coś znajduje się w tych beczkach, natomiast nie dam rady otworzyć ich gołymi rękoma. A gdyby strącić jeden ze stalaktytów na beczkę, warto spróbować. Mógłbym podważyć beczkę kośćmi, lecz tutaj już są kruche i niestane do działania. Muszę teraz znaleźć coś, czym będę mógł strącić ten stalaktyt. Ryba byłaby doskonale, tak. On to. A wszystko. Coś.
stary wrak, a lampy wciąż świecą na zawołanie. Rybka jest za duża. O. Mam. Ale animacja doskonała. Nocą rozbiłem obóz, a następnego dnia począłem zmierzać dalej w kierunku kolejnego wzgórza, które jednak wydawało się niewiele mniej odległe niż wcześniej. Czwartego wieczoru dotarłem wreszcie do podstawy kopca, który okazał się znacznie większy niż pierwotnie zakładałem, jako że od powierzchni odcinała go dolina. Zbyt strudzony na wspinaczkę, postanowiłem przespać się w cieniu wzgórza. Powinien na sprint zrobić. O kurde. Niemniej nim zanikający dziwacznie grabaty księżyc zdążył wznieść się ponad wschodnią równiną, zbudziłem się zlany zimnym potem i zdeterminowany, by nie zmrużyć już oczu. Senne omamy, które mnie nawiedziły, okazały się zbyt wycieńczające. W blasku księżyca uzmysłowiłem sobie również, jak nierozsądnie postąpiłem podróżując za dnia.
Gdyby nie palące słońce, moja wędrówka kosztowałaby mnie mniej energii. Czułem się teraz gotowy na wspinaczkę, na którą nie zdecydowałem się o zmierzchu. Spakowałem więc torbę i ruszyłem ku szczytowi. Wspominałem wcześniej, że niezmącona monotonia falistej równiny wywoływała we mnie niewytłumaczalny lęk, lecz myślę, że prawdziwa trwoga przeszyła mnie, gdy dotarłem na szczyt i spostrzegłem, co znajduje się po drugiej stronie. Pode mną rozciągała się nieskończona otchłań kanionu, której grobowo-czarnych głębin nie zdał rozświetlić zbyt nisko jeszcze zawieszony księżyc. Poczułem, że dotarłem na skraj świata i wpatruję się teraz w niezgłębiony chaos wiecznej nocy. Gdy księżyc wzniósł się na firmamencie, zauważyłem, że zbocza doliny nie są tak spadziste, jak mi się wcześniej zdawało. Półki i występy skalne zapewniły oparcie dla moich stóp na drodze w dół, a kilkadziesiąt metrów niżej pochyłości stawały się znacznie mniej dokuczliwe. Wiedziony impulsem, którego nie jestem w stanie w pełni wyjaśnić, niezgrabnie zszedłem po skałach i stanąłem na łagodniejszym zboczu, wpatrując się w stygijskie czeluście, w które nigdy nie zboczył żaden promień światła. Wtem moją uwagę zwrócił wielki i osobliwy obiekt, wznoszący się stromo na przeciwległym zboczu, niecałe 100 metrów przede mną. Asar, zrób więc takich mapek. Nie horrorowe. Normalne życie. Szybko założyłem, że jest to zaledwie gigantyczny kawał skały. Połyskiwał on bieliście w promieniach wznoszącego się księżyca. Niemniej miał zarazem nieodparte wrażenie, że jego zarys i położenie nie były w pełni dziełem natury. Po dokładniejszych oględzinach przepełniły mnie odczucia, których nie potrafię wyrazić. Pomimo, że obiekt był kolosalny i z pewnością wyrastał z otchłani ziewającej na dnie morza zarania świata, nie miałem wątpliwości, że jest on wyraźnie ukształtowanym monolitem, którego masywna bryła zaznała niegdyś dotyku wprawnych dłoni, a być może nawet i czci żywych, myślących istot. Oszołomiony i przerażony, ale i z pewnym dreszczem zachwytu typowym dla naukowców czy archeologów, zacząłem dokładniej studiować swoje otoczenie. Księżyc, obecny już niemal w zenicie, oświetlał strzeliste urwiska otaczające przepaść nieprawdopodobnym, ostrym blaskiem, ukazując pokaźne jezioro chlupoczące pod moimi stopami, które wijąc się znikało ze skałami w obu kierunkach. Po drugiej stronie przepaści drobne fale obmywały podstawę cyklopowego monolitu, na którego powierzchni mogłem teraz zauważyć zarówno inskrypcje, jak i prymitywne rzeźby. Pismo składało się z nieznanego mi systemu hieroglifów, niepodobnego do niczego, co napotkałem w książkach. Były to głównie tradycyjne symbole nawiązujące do wodnego świata, takie jak ryby, węgorze, ośmiornice, skorupiaki, mięczaki czy wieloryby. Niektóre hieroglify przedstawiały morskie stworzenia nieznane współczesnej nauce, lecz których rozkładające się truchła ujrzałem wcześniej na wyniesionej przez ocean równinie. Najbardziej zafascynowały mnie jednak wyryte w kamieniu hieroglify. Były to liczne płaskorzeźby, których tematyka z pewnością wzbudziłaby zazdrość większości naukowców.
Myślę, że miały one przedstawiać ludzi, a przynajmniej pewien rodzaj ludzi, choć istoty te owiecznione zostały w morskiej grocie podczas fawoli, które przywoływały na myśl wybryki ryb lub składania hołdu stóp jakiejś monolitycznej kapliczki, która również wydawała się znajdować pod falami. Nie zdobędę się na dokładne opisanie ich rysów ani sylwetek, jako że na samą myśl o nich robi mi się słabo. Ich groteskowość wykraczała poza wyobraźnię Poego czy Bulwera. Jednocześnie ich sylwetki jawiły się jako bluźnierczo ludzkie, pomimo błoniastych dłoni i stóp, szokująco szerokich i obwisłych warg, szklistych, wyłopiastych oczu i innych cech, które przyprawiają mnie mdłości. Co ciekawe, wydawali się nieprawidłowo wyrzeźbieni, nieproporcjonalni w stosunku do otoczenia. Skupiłem się, jak już wspominałem, na ich groteskowości i niezwykłych rozmiarach, jednak po chwili uznałem, że są to zaledwie wyimaginowani bogowie jakiegoś prymitywnego rybackiego lub morskiego plemienia. Plemienia, którego ostatni potomek skonał wiele epok przed narodzinami pierwszego człowieka z Piltdown lub Neandertalczyka. Przejęty tym niespodziewanym spojrzeniem w przeszłość, o którym śniło się najbardziej zuchwałym antropologom, stałem tak w zadumie, podczas gdy księżyc odbijał się mętnie w cichym kanale pode mną. Wtedy ujrzałem to. Jedyną zapowiedzią była lekko spieniona woda. Następnie coś ślizgnęło się w moje pole widzenia, wynurzając się z ciemnych wód. O, ale bestia. Myślę, że to wtedy popadłem. Niewiele pamiętam z gorączkowej wspinaczki na szczyt zbocza, jak i delirycznej wędrówki do uwięzionej na mieliźnie łodzi. Jestem niemal pewien, że po drodze żarliwie śpiewałem, a gdy już nie starczyło mi sił, począłem śmiać się jak szaleniec. W pamięci zachowałem mgliste wspomnienie wielkiej burzy, która nadeszła jakiś czas po tym, kiedy dotarłem do łodzi. W każdym razie wiem, że słyszałem grzmoty i inne dźwięki, które natura wydaje tylko w swych najdzikszych. Gdy odzyskałem przytomność, zorientowałem się, że jestem w szpitalu w San Francisco, gdzie przywiózł mnie kapitan amerykańskiego statku, który natrafił na moją łódź pośrodku oceanu. W moim delirycznym stanie sporo majaczyłem, jednak moim słowom poświęcono niewiele uwagi. Moi wybawcy nie wiedzieli nic o wypiętrzeniu dna morskiego na Pacyfiku. Ja zaś uznałem, że przekonywanie ich do czegoś, w co z pewnością nie uwierzą, mija się z celem. Często zadaję sobie pytanie, czy to wszystko nie było zaledwie urojeniem, zwyczajnym gorączkowym majakiem, wywołanym porażeniem słonecznym i delirium, które nękały mnie po ucieczce z niemieckiego statku. Pewnego razu odszukałem uznanego etnologa, którego rozbawiłem mymi niecodziennymi pytaniami na temat starożytnej filistyńskiej legendy o Dagonie, rybim bogu. Szybko pojąłem, że jest człowiekiem beznadziejnie wręcz konwencjonalnym i zaprzestałem dalszych dopytywań. Nocami, szczególnie gdy księżyc na nieboskłonie jest skarbaty i ubywający, zdarza mi się ponownie ujrzeć tę istotę. Próbowałem morfiny, ale narkotyk przyniósł tylko przejściową ulgę, chwytając mnie w swe szpony i czyniąc ze mnie żałosnego niewolnika. Zdecydowałem więc, że za sobą skończę, jako że spisałem już wszystko, co było moim udziałem.
To inni zadecydują, czy potraktować me zapiski jako źródło wiedzy, czy pogardliwych drwin. Koniec jest bliski. Kurde. Bo kuźwa, co się tu kurde teraz dzieje? Woda kapie, jeszcze tam. To poszło. Kurde. Proszę pana, co się stało? Halo, proszę pana. Oho. Na mapie nowa ja też było śmierć. Śmierć Kasi, a później tego pana, którego nie wiem kto to był. Był tylko narrator, tego co pamiętam. Kasa, bardzo fajna mapa, ale tak jak ci mówię, rób dalej takie normalne życie. Raz narrator, żamią kat. Nie męczył się z czytaniem w ogóle. O, tak to trzeba zrobić. Kasar i twoja ekipo, serdecznie was pozdrawiam. Dagon to fajna mapa, tylko że nie wiem czy w ogóle Dagon, prawdziwy Dagon, który też jest youtuberem, by się też na to zgodził. Wielkie dzięki za zagranie w mapkę. Mam nadzieję, że spodobała ci się taka forma opowiadania z nutką horroru i niebywałej fabuły. Serdecznie zachęcam do zagrania w moje inne mapy twórczości, które znajdziesz pod nickiem Kasa lub Kasarix. Więc to tyle, dzięki jeszcze raz i miłego dnia. Dobra, to było koniec tego odcinka. Kasar, bardzo cię pozdrawiam oraz twoją ekipę, że tak dużo budowaliście. Być może stworzycie też mapę coś o mnie. Jeżeli chcecie, to proszę się skontaktować się u mnie na Discordzie Konfboja Minera, który was serdecznie zapraszam. Więc subskrybujcie ten kanał, ciśnijcie dzwoneczek i pyp łapka w górę, napiszcie komentarz. Kasarix, dawaj więcej mapek. Z narratorem. Dobrze na wam serduszko. Trzymajcie się, pa pa.